Jeszcze w tym tygodniu posłowie mogą zająć się wnioskiem o odwołanie wicepremiera Jacka Sasina. Domagają się tego politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy zarzucają ministrowi aktywów państwowych naruszenie przepisów kodeksu karnego. Pierwotnie wybory prezydenckie miały odbyć się 10 maja. Przygotowania trwały, ale ustawa, która umożliwiała głosowanie korespondencyjne w czasie pandemii wszystkim obywatelom, utknęła w zdominowanym przez opozycję Senacie. Ostatecznie głosowania nie udało się przeprowadzić w przewidywanym terminie, choć pakiety wyborcze zostały już wydrukowane, a ich rozdysponowaniem miała zająć się Poczta Polska. Zgodnie z ustawą za przygotowanie przeprowadzenia wyborów prezydenckich odpowiada minister aktywów państwowych. Dziś totalna opozycja zarzuca Jackowi Sasinowi doprowadzenie do chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego. Złożyła wniosek o jego odwołanie. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu zajmie się nim Sejm.